napisany wniosek. Błędem było wystąpienie z wnioskiem przez gminę Kosakowo, a nie przez zarząd drogi. Komisja 3 głosami za, przy 1 głosie przeciw, przyjęła wyjaśnienia złożone podczas posiedzenia komisji przez pana Andrzeja Klemenskiego, kierownika referatu inwestycji w zakresie wydatków majątkowych oraz w zakresie harmonogramu wykonania dróg. Następnie komisja jednogłośnie poprosiła o przedstawienie kosztów obsługi kancelarii prawnej obsługującej gminy Kosakowo.